Jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał zobaczyć dowód prawdziwego patriotyzmu, to odwróć swój wzrok w stronę cmentarza Łyczakowskiego. Zobaczysz tam pola zasłane licznymi krzyżami. Są to Orlęta Lwowskie. Lwów był jednym z piękniejszych miast polskich, a co najważniejsze, był naszym domem. Pamiętam to do dziś. Był rok 1918, a wojska ukraińskie nie ustępowały. Najgorsze było to, że we Lwowie nie było żadnych oddziałów zbrojnych Wojska Polskiego, które broniłyby miasta. Nie mieliśmy wyjścia. Wzięliśmy sprawę w swoje ręce. Wiedzieliśmy, jeżeli nie my, to nikt nas nie obroni. Było mało czasu, a sprawa na wagę życia. W skład ochotniczych oddziałów zbrojnych wchodzili wszyscy, którzy chcieli. Urzędnicy, robotnicy, uczniowie, chłopcy i dziewczęta. Najmłodszy z nich miał 9 lat. Nazywał się Jan Kukawski. Walczył odważnie jak lew. I byli też także inni, którzy walczyli odważnie. Na przykład Antek. Nazywam się Antoni Petrykiewicz. Miałem wtedy 13 lat. Byłem zwykłym szeregowcem i walczyłem w oddziale straceńców. Wiedziałem, że jestem potrzebny Polsce. Nawet się nie zawahałem. Jak mógłbym nie iść walczyć, skoro oddział zasilali także moi 4 bracia. Wszyscy byliśmy gorliwymi patriotami, którzy byli w stanie oddać wszystko za swoją ojczyznę. No i mój kochany tato, który podczas obrony Lwowa dostarczał amunicję oddziałom. Nigdy nie zapomnę widoku moich kolegów, którzy stali zamordowani ostrzałem. To było przerażające. Wszędzie było. Wszędzie było mnóstwo krwi i trupów naszych kolegów, ale my walczyliśmy najmężniej, jak tylko potrafiliśmy. Byłem przerażony, ale wiara w lepsze jutro trzymała mnie przy nadziei, że damy radę. Walczyłem do końca, nie stchórzyłem. Niestety nie miałem zbyt wiele szczęścia, bo zostałem postrzelony. Rany były zbyt głębokie, ale wiem, że oddałem życie w słusznej sprawie. Zastanawiam się, dlaczego po śmierci oznaczyli mnie tym pięknym orderem Virtuti Militari. Przecież robiłem to dla wyższych wartości, dla Polski.